Heja, hej, hello ludzie! Z tej strony Gerwant i witam was z powrotem, już zagrałem wy, Władca Pierścieni, Powrót Króla. Pomyliło mi się, wy witajcie z powrotem, już zagrałem Władca Pierścieni, trzecia era! Jesteśmy tutaj u Aragorna. Niby z nim trochę gadaliśmy, ale teraz poszukajmy Legolasa, mamy... Jak dobrze, że wiem, gdzie jest. Ot, ta muzyczka, to już czuję tą moc elmowego jaru. Będzie tutaj jeszcze niezła zabawa. Trochę tutaj pochodziłem i wiem teraz, gdzie jest Legolas. Już trochę tak się tutaj rozpoznałem, trochę sprawdziłem i ogólnie będzie teraz fajnie. Tutaj zejście do Gamlinga, ale nie. Jeżeli chodzi o przejście do Legolasa, jest on tutaj. Patrzcie. Tutaj można przejść sobie do Legolasa. To ten soundtrack, o którym mówiłem. Kocham go. I do not like the looks of this. They're coming. Legolas of the Woodland Realm. It is a privilege to fight alongside you here. You do me honor. What can we few do? This is a fight we cannot win. It will become a massacre. Ukończono misję, porozmawiaj z Legolasem. No patrzcie, elfka dostała swoją rozmowę z królem, księciem elfów leśnych. Krasnolud z Ereboru nie dostał niczego. A tak w ogóle mamy jakąś nową klasę? Wojownik Mori. Teraz to wojownik Mori, a wcześniej z Ereboru. No ja już tutaj nie wiem, co się dzieje. A jak jest zresztą? Gwardzista Noru, kapitan gwardii króla, gwardzista Galadrimów, gwardzista Cytadeli, marszałek Rohanu. No świetnie. Poziomy też całkiem niezłe. No dobrze. To teraz możemy od razu wrócić do Gamlinga i oddać mu nasze zadania. Będziemy mogli od razu w bitwę ruszyć. Tu na górę szło. Tutaj. Jest teraz zejście. Naprawdę można spędzić tutaj dużo czasu szukając odpowiedniej drogi, bo wszystko jest tak pochowane, ale to te mury tak robią. Bitwa się zaczyna. Zaprowadzę was do muru przepustkowego. To miejsce jest najbardziej narażone na ataki wroga, dlatego przyda się każdy, żeby wzmocnić obronę. Tak, lecim. An alliance once existed between elves and men. Long ago we fought and died together. We are proud to fight alongside men once more. No i ładnie. Let's battle with orcs to the gun of the orcs. Co? Nora, pierwsza nasza walka z Legolasem. Będziemy teraz wieloma bohaterami tutaj musieli stoczyć walki przeciwko wielkim hordom. Legolas ma dobre ataki, nie takie co naprawdę jak Gandalf, ale i ma dobre ataki. No i cóż, tutaj teraz w tej wersji, w tej tym akurat ułamku walki, powiedzmy, mamy walczyć z tymi orkami, mamy ich zabijać i wtedy jak najszybciej rozwalić drabiny.
albo raczej odepchnąć te drabiny, żeby nikt się nie dostał tutaj. A to może się okazać nawet trochę trudnawe, bo te drabiny trochę wytrzymują. I trzeba przyznać, trochę wytrzymują. No i można też powiedzieć, że teraz zaczynają się w tej grze bitwy. No wcześniej też niby były bitwy i tak dalej, i takie było dużo walk, ale teraz zaczynają się te wilki, wielkie bitwy z filmów. Spotkaliśmy drużynę pierścienia, więc będzie teraz ogólnie więcej akcji się działo. Będzie jak w filmach, teraz to... Wcześniej szukaliśmy drużyny pierścienia, teraz znaleźliśmy przynajmniej ten mały kawałek, który szukaliśmy. Tej drużyny i będziemy teraz w większości walczyli, będziemy odwiedzali pola walk. Możemy się do takich bitw jak teraz przyzwyczajać już powoli, ale... Trafia i dlaczego ten jest taki silny? To jest niemożliwe, żeby on był taki silny. Ta punktów akcji sobie odbierzesz. Ja nie kliknąłem w to, co chciałem. Tak mi się wydaje. Eoden. Ja może wezmę teraz Elegosta, to by się przydało trochę bardziej. Jak ja tutaj walę? Co tu się dzieje? Legolas umiera. Aura Valorów, nie. Dar Galadrieli. Tutaj dla Legolasa. Trzeba go troszeczkę uleczyć. Fajnie byłoby, gdyby teraz Eodena mi dali, to bym mógł wymienić się, powiedzmy. Mógłbym się wymienić na Elegosta. Chciałbym też Elegostem trochę powalczyć, zobaczyć jak on tutaj gra. Bo pamiętam, że on był, jak pierwszy raz przechodziłem. Albo jak ja... Muszę powiedzieć, że zazwyczaj kiedy przechodziłem, to dochodziłem tutaj do Helmowego Jaru. Raz całkowicie grę przeszedłem, a poza tym, jak grałem innymi razami, to zawsze do Helmowego Jaru dochodziłem i tutaj miałem wtedy problemy. Takie malutkie, malusieńkie problemy miałem. Moc przebijania, strzała paraliżu. Celna strzała w drabinę. To zawsze dochodziłem tutaj do tego miejsca i jakoś nie grałem tak dalej wtedy. Trzeba będzie zobaczyć, jak to będzie działało teraz. Oczywiście, że przejdę dalej, ale myślę, że będą komplikacje. Wtedy pamiętam, że Elegos, jak przechodziłem grę. I zazwyczaj też, kiedy nawet gry nie przechodziłem, że Elegos był tym, który był najsilniejszy. Przebicie tarczy, a dawaj... Kunst strażnika, strzała paraliżu, albo no, strzała snu. Dwie strzały snu nawet, ojo. To jest fajne. Jo ho 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 ho. Ale wszyscy są odporni. Dużo obrażenia, ale wszyscy są odporni. Głupota. Tutaj się będziemy bawili jak... Jak małe króliczki. No ale wszystkim zadałem obrażenia, to było ciekawe. Że ten atak zadaje wszystkim obrażenia. No nie wiedziałem o tym. Eoden i... Eoden. Oraz Elegos są tutaj takimi teraz, no można ich wymieniać. Hatus się w tej chwili nie przydaje. Chociaż mógłby zrobić tarczę. Ale on jeszcze nie ma wyuczonej tej tarczy, którą mógłby użyć na wszystkich. Że może wszystkich uleczyć. Ale to trzeba będzie zobaczyć jeszcze. Łaska Atelasu, tylko na kogo? Łaska Atelasu na Idriel, ona jest teraz najważniejsza. Ona potrafi leczyć. Będzie życie odnawiało się jej wtedy po jakiś czas. Postrach zwierząt czy strzała wyczerpania? Przebicie tarczy tutaj dlatego. Tutaj takie małe mazgaje było, a później się pojawia taki duży jeden. Gdyby gra mogła trochę szybciej w tok chodzić, mogła się szybciej zrolować. Niestety to nie zawsze tak ładnie wychodzi. I trzeba tutaj czekać te długie rundy, ale to jest właśnie częścią tej gry. Spróbujemy przetrwać te bitwy, ich nie będę wycinał. Obojętnie jakby wkurzający nie były, chyba że już parę razy bym przegrywał, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, kunsztułku... Dobra. Czas na Eodena, on teraz tutaj rozwali to. Kunszt dwuczni i... no proszę. To powinno przynajmniej do połowy życia odebrać. I jeszcze podwójne krytyczne. Gdyby były potrójne krytyczne, to byłoby jeszcze lepiej. Ciekawe, czy to będzie starczyło. No nie. No pięknie. Te drabiny są takie wytrzymałe jak... Kto wybuduje takie stabilne drabiny? Też bym taką chciał. Nikt nie musi jej podtrzymywać, a one i tak nie spadają. W powrocie króla wystarczyło je raz kopnąć i było po wszystkim. A, przynajmniej kontrataki robi przyjaciel. Mogę wam pokazać ataki tutaj naszego przyjaciela w końcu, Legolasa, niszczyciel. On zazwyczaj atakuje po 3-2 razy i zadaje duże obrażenia, łącznie. Ale no cóż, Eoden, nie! No dajcie mi... nie! To boli! Cios lasów, a teraz drabiny, nie będzie po drabinie, no nareszcie. Już myślałem, że ta drabina będzie nam zajmowała zbyt wiele czasu.
kończ miecza. O, patrzcie, teraz załatwimy jednego i będzie od razu atak na drabinę. Gdyby tak to leciało, zawsze byłoby pięknie. Co to za obrażenia, ludzie? Co to było? Ponad 10 tysiaków. Tak to trzeba żyć. Ale Eoden nie żyje, to będzie trochę... A, i gniew lot... gniew Lorien. Ile to zabierze drabinie? Jeżeli nie trafi drabiny, to będę się śmiał. To byłoby w sumie nawet śmieszne. Drabina zrobiła unik. Aha. Może będzie starczyło, krytyk. Nie no. Oczywiście, że nie... I teraz pewnie z jednym HP tutaj ta drabina będzie sterczała. I musimy to wszystko chyba zrobić 3 razy, 3 takie rundy z drabinami. No ale w końcu to wojna, nie może zbyt szybko minąć. Sparaj, padalcu! Ej! Ja ci dam zaraz niecelne, a przynajmniej jedno trafiło, ale to jest... Nawet nie ten, Hathut i Morwen robią podobne ataki. Prowokuj roga, nie, kończ miecza. Tutaj gniew. To można ich od razu na szybciutko załatwić. To tej drabiny musimy się pozbyć, bo jest szybsza szansa. Czyli taka strategia, to jest takie nudnawe teraz trochę, takie przynudzające. Rozwalanie drabin zwykłe. 10 tysiaków! Ojo! Dobre. Ale coś czuję, że bez naszych nowych przedmiotów byśmy sobie jeszcze gorzej poradzili. Mianowicie wcale. No co nie padasz? Oczywiście prawie pewnie nie będziemy mieli szansy zrobić cokolwiek tej drabinie, bo oni od razu będą wchodzili. No nie. Krytyki! No 10 tysięcy, tylko 10 tysięcy. Może kuncz te miecza uda się, no ta drabina będzie już po tej drabinie w sumie. Gdyby takie ataki zadawał orkom albo trollom, to byłoby genialne. Ale jak już powiedziałem, bez naszego aktualnego oręża, które dostaliśmy tutaj, byśmy sobie jeszcze gorzej radzili. Ciekawe jak sobie Hathut radzi ze swoim nowym młotem. Będę musiał też nim trochę pograć i trochę go wypróbować. Żeby tak trochę każdy powalczył, prawda? Trochę każdy nie walczy. Jakieś nowe przedmioty. No nie. I'm back, baby. Dobra, już zaczynamy po raz drugi. Albo raczej dla mnie, ja wam to wyciąłem, pokazuję wam teraz ten try. Ale no cóż, muszę powiedzieć, że wyszło to dość zrąbanie, bo przed chwilą mi się nie udało. I musiałem zaczynać od nowa, no pięknie, co tutaj się w ogóle dzieje, to jest... Już przed chwilą tak cały czas niecelnie było. I teraz, kiedy wszystko jeszcze raz musiałem dogrywać, oni tak niecelnie cały czas atakują, co to ma być? To wojna, nie macie tutaj się cały czas niecelnie nie trafiać, tylko macie się trafiać do cholery. Taki jest sens tej gry aktualnie. Musimy wygrać tą bitwę. Podwójne cięcie, 3-krotny atak. To jest najlepsze tutaj na drabiny, bo wtedy... No, zadaje największe obrażenia. Chociaż dlaczego nie zaatakował teraz 3 razy? To mnie ciekawi. Oni tutaj sami nie wiedzą, co chcą. Ta gra ma takie momenty, które naprawdę mnie zaczynają irytować, ale to już jest normalka. Nic, czego można byłoby się bardziej czepiać. Chociaż można by, ale... No cóż... Rozwalmy przynajmniej tą drabinę. Mamy tryb perfekcji. Przydałoby się tryb perfekcji użyć właśnie na drabinach, bo drabiny są oczywiście niewytrzymałe tryb perfekcji. Szybko spadają, ale przydałoby się załatwić obydwu orków wtedy naraz. Żeby można ich zestrzelić. Najdziwniejsze jest to, że Legolas nie używa łuku. Elegos jako Dunedain używa łuku, ale... Legolas jako elf łucznik nie używa w ogóle łuku. To jest trochę porąbane w tej grze. Sprowokujmy go trochę. Chociaż to teraz nie miało sensu, nie chciałem wcale tego zrobić. A gdybym tak na Elegosa poszedł? I wybrał szał bojowy. Chyżą strzałę mam na myśli. Gdybym tak 2 razy zrobił chyżą strzałę. Z krytykalami, oczywiście. Gdyby krytykale się jakoś pojawiły, przynajmniej minimalnie, to wtedy byłbym zadowolony. Aha, przynajmniej jeden. Celna strzała, powiadasz. Dobra, celna strzała. Jeszcze jeden atak i będzie po nim. Ale... to jest zbyt ryzykowne. To jest zbyt ryzykowne, dlatego zrobię tryb perfekcji już teraz. Cios Fangornu! I...
Będzie po jednym orku i po jednej drabinie. Oj, i tak to powinno być. Taki powinniśmy normalnie zadawać. Bezproblemowo. Trzykrotny atak tutaj, proszę. To będzie przynajmniej już trochę miało. Udało się! No jaj, nie mogę. Jojojojo, czasem może być dobrze. Czasem może pójść naprawdę dobrze, ale ja tutaj użyję save state'a, bo nie chcę przechodzić cały czas wszystkiego na nowo. Podczas... gry. Podczas nagrania, podczas let's play'a nie chcę cały czas przechodzić czegoś nowego. No, tarcza dla Beretora w stylu Uruk-hai. Ciekawe. To jest chyba ostatnia runda teraz, jo? Powinna być ostatnia runda. Ej, weźmy tutaj. Zawsze od lewa. No nie! Ta gra chyba chce mieć we mnie wroga. Tak jak momentami mnie wypiernila. Pamiętam, to zawsze miałem takie momenty, szczególnie tutaj w filmowym Jarze i właśnie w takich większych bitwach, gdzie mnie to... gdzie gra mnie po prostu wkurzała. Nie można tego inaczej powiedzieć, gra mnie po prostu niezmiernie wkurzała. A było to spowodowane niezmiernym wkurzeniem. No, zobaczymy. Z Odenem wcale tak dobrze nam nie szło, ale to głównie dlatego... Głównie dlatego! O, dobre. Głównie dlatego, że on ma mało HP. I umiera bardzo szybko. Eoden taki... taki silny, ale za to bardzo słaby, jeżeli chodzi o życie. To już tam nie wiem, co lepsze. Celny cios. Zobaczymy, ile tutaj zada. No. No ja po... Już po drabinie powinno być. Chyba, że drabina uniknie. To jest najlepsze, kiedy postać nie trafia w drabinę, która się w ogóle nie rusza. A kto takie stabilne drabiny buduje? Nic tam takiego, kolesia. Jeszcze nigdy o takim kimś nie słyszałem. I żeby kontratak był niecelny... Chyba... Nie wiem, czy to moje złe wyskillowanie. Czy coś. Bo ja ich dobrze skilluję. Nie wiem, co to ma znaczyć w ogóle. Co tutaj się dzieje z tym wszystkim? Dlaczego oni tak cały czas nie trafiają? Mają wystarczająco dużo zręczności, nie muszą mieć pierdyliard ileś. Tak naprawdę, więc to jest trochę dziwne. Dziwię się tutaj. Spróbujmy rozwalić tą drabinę, może będzie trochę szczęścia i się uda. Beretor umiera tak jakby trochę. No nie! Specjalnie użyłem ataku, żeby móc część dwa razy użyć ataku, no kurde. Moc! Moc przebijania, zabij go. Tak, bardzo dużo, a tak, to jestem z berłem, no nie. Ma... Ach. No ale on i tak nie miał punktów akcji, to się nam nie przydawał. Może Idrial teraz coś zrobi... No, Idrial oczywiście nie ma teraz miejsca. Jakbym już sobie nie radził bez nietrafiania. Tylko wzdychać można momentami. Spierdzielaj. Eoden. Szał bojowy, tak. Szał bojowy się tutaj na wszystko bardzo dużo zda. Ale na nic się nie zda. Podwójny krytyczny, to też wcale tak dużo nie zadaje. Potęga walorów, zdrów uzdrowić go trzeba. Jak dobrze, że ustalić, że potęga walorów przywraca też punkty akcji, inaczej byśmy sobie już wiele razy w wielu sytuacjach nie poradzili, albo poradzili jeszcze gorzej. No ale dobra. Przynajmniej mamy gniew Ecteliona. To jest dopiero silny atak. Ja się nie mogę doczekać, kiedy wszyscy nasi przyjaciele będą mieli najsilniejsze swoje ataki. Wtedy to będzie dopiero impreza. Będzie można uznać za wygraną wtedy nas, że wygraliśmy. Niszczyciel, no... No i chyba nie. Ujo, dobra, jednak się udało. Czasem drabiny odpadają bardzo szybko, ale to w powrocie króla było zupełnie inaczej. Tam tylko Gandalf raz laską rzucił i już nie było. Ale cóż, tak już jest. No, no to wygląda, że takie dziwne czasy nastąpiły. No mogłeś dać krytykala, to by było po nim. Ogólnie w wojnie moglibyście trochę częściej krytykali używać. Byłoby to bardzo przydatne, szczerze.
Aha. Strzał włóczni. Rozerwanie zbroi. Nie wiem, czy to cokolwiek da, ale spróbujmy. No, trzy tysiaki, eh? Ale pewnie się wespnie tutaj taki włócznik jeszcze. Kunczny mocno. Zobaczmy, co Hatut powie. Jest swoją obuchą. Otwarta rana. Potężny atak wręcz. Zobaczmy, ile to da. Jego nowym młotem. Jest pięknie, jeszcze teraz nie trafi. Cztery tysiaki, no nie wiem. Na wespie się teraz nowy gnojek. No oczywiście. I to jeszcze w długaśnych włochalach. Jaki obwoziony. Jakiś berserk. Berserker jakiś. Taki się rozpierdulek. Od razu w tękę mi atakuje. Jak on się nazywał? On miał takie podświetloną nazwę. To jest jednym z silniejszych. No i Beretor nie zadaje mu dużych obrażeń. On musi mieć dobrą zbroję. Chociaż też tak dużo nie zadaje. Powinno być po nim teraz. No i jest do... Jest pięknie, yeah! Może uda nam się teraz już rozwalić to... No to jeszcze trzykrotne trafienie krytyczne, to by było coś. No w końcu. Mam nadzieję, że to była ostatnia runda, bo to z tym rzucaniem tutaj drabin jest po prostu... Fuj! Obrzydliwe! Wszyscy level upy dostają. I przedmioty, których nie możemy wyposażyć, wow. Oj, tu będzie teraz wielka bitwa. Z Gimnim teraz będziemy walczyli. Jej! Ej, to jest dopiero zabawa. Ciekawe, co Gimli powie, ale nie potrzebujemy teraz drugiego krasnoluda. Mamy już jednego. A Eowyn się nie uleczył, no pięknie. To jest... Niesamowicie wprost. Dar Galadrieli dla... Eowyna. To powinno zadziałać. Yeah! Co takiego potrafi Gimli? On ma dużo punktów życia. To będzie zabawa z Gimlim. Ach, jak dobrze, że tutaj nie ma odwalania bram. Znaczy, odwalanie bramy jest, tylko nie ma tutaj odwalania drabin. Tylko rozwalanie, to jest dobre. Będziemy tylko rozwalali tutaj. Furia Erebora. Ereboru, a nie Erebora. No, no. Trafienie krytyczne, okej. Okay. Aha. Tak, to jak z policją, kurde. Zabijasz jednego, przychodzi pięć nowych. Policja w GTA, rzecz jasna. Bo prawdziwego jeszcze nigdy nie zabiję i nie zamierzam. Mogliby się pośpieszyć z tymi atakami, nie tak wrzeszczeć i dopiero tak... swój atak z trailerować, trochę tak zapowiadać. Normalnie, gdyby oni tak się czekali tak 15 minut, to swój okrzyk wydadzą z siebie, zanim zaatakują, to już dawno by nie żyli, by nic nie zaatakowali. Gniew Mori. Co to Gniew Mori pokazuje? Ile, jak, jakie zadaje obrażenia? A ty niego zajebisty topór. Już myślałem, że nie trafi, to było smutne. Ciekawe, ilu ich tutaj będzie. Będzie też z 15 czy coś takiego. Będzie taka długa bitwa, co cały czas będzie się pojawiali nowi. Ale widać, że Gimli też jest tankiem drużyny. Co tu jeszcze mamy? Gambit Balroga? No pokaż Gambit Balroga. Co, jakie obrażenia zadaje Gambit? Forest Gambit. No i to trafienie krytyczne. Taki duży obrażeń nie zadaje, ale to są też ci silniejsi orkowie, znaczy się z większą tarczą. Może to też od tego zależy.
gniew Ektaliona. Na tego. Zobaczmy tego pośrodku, on powinien na jednym takim ataku zdechnąć. Chyba, że jest niecelny. No cóż. Nie ma co płakać. Ja. I właśnie tak będzie ta walka wyglądała. Będzie rozpiernyl. Z takimi długimi tutaj urukajami, wrogami, orkami. To jest taka prawdziwa wojenka. Cały czas dochodzą nowi. Atakują miliard razy, nie ma szans w ogóle. To jest, no jak na prawdziwej wojnie, wszystko jest fair, oczywiście. Aura walorów, komu by się przydała aura walorów, to ja nie wiem. Zwiększ częstość ataku sprzymierzeńca. O! To jest coś, za czym jestem. Pośpiech elfów, może teraz będzie częściej atakował, no proszę, to byłoby super. I gniew Balroga, zawsze najsilniejszy atak. Jak dobrze za mną widzieć krasnoluda z fajnym hełmem, bez który nie ma zakrytej twarzy. Nie bij mnie. A kto ich w ogóle szkoli do bitwy? Oni też sobie to jakoś inaczej wyobrażali, tak mi się wydaje. Przychodzą tutaj i są napierdzielani. I mi się to też nie podoba w końcu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tyr perfekcji by się teraz przydał. Tak. No właśnie, oni nas zniszczyli teraz. Morwen, co ty takiego potrafisz? Jak ty mi zadajesz obrażenia teraz? Po strachu ruków. Pokaż na to. A no, ciekawe. Nie powiem. A cios topora? Ile zadaje cios topora? Dwa tysiaki. No nawet całkiem ładnie. O, dajcie spokój. Przestańcie z tym przechodzeniem coraz. Ja tutaj chcę mieć mniej, a nie więcej. Nie po to przyszedłem tutaj, żeby tak się bawić. No, mamo. Yeah. 39. Albo raczej 3900. Ale to i tak 39 jest. To moja szczęśliwa liczba, może się coś uda. Juden. Jak dobrze, że mam cały czas ten atak. No nie wiem, którego zaatakować, ja zaatakuję tego. Ile mu obrażeń to zada? Pięno krytyczne, dawaj krytyka. No nie. Może to nie był wcale taki dobry pomysł? A co tam, mamy tylko dobre pomysły, nie ma żadnych złych pomysłów. Nie ma niedobrych pomysłów. Coś takiego nie istnieje, to mit. Ja cały czas tutaj mam zajebiste pomysły. Tak ogólnie bardzo mnie dotąd smuci, że nie ma żadnej... że nie było żadnej takiej większej sceny z Hathodem i Gimlim. To byłoby fajne. Że krasnoludy się spotkają i co, byłem naprawdę pewny, że coś takiego będzie. A tu się okazuje, że nie. Nie zrobimy ci tej przyjemności, Bambina. Ej! Ja już tutaj przegrywam, a ty mi... a on mi jeszcze musi uniknąć. To jest właśnie to, co w tej grze nienawidzę, niecelność. To tylko mogę pluć sobie w brodę, kiedy to widzę. Bo ta niecelność też tak często się zdarza. Niecelność i częstotliwość ataków wroga. Gdyby tego nie było, gdyby było to bardziej fair, to byłoby tak fajnie. O, patrzcie. Bombowy koleś, on pewnie wybuchowy jest. Możemy to sprawdzić, czy on jest taki wybuchowy, jak wszyscy mawiają. A najpierw zniszczmy tego, bo on ma najmniej życia. Może będziemy mieli wtedy jednego z głowy. Czy będą teraz tacy bombowi chłopcy dochodzili cały czas? No proszę, bombowi chłopcy będą dochodzili. Oni sami się wysadzają? Ej, to byłoby fajne, gdyby się sami wysadzili. Gdy wybuchli i zrobili swoim kumplom nam obrażenia. Nie, oni nie będą wybuchali, to jest zbyt... Nie, nie będą. To byłoby zbyt zabawne, oni nie będą sami się wyrzucali w powietrze. Ale Gimli zadał teraz dobre obrażenia, oni nie mają tak dużej tarczy. Ale ten ma. Chyba czas na Elegosta, on się przyda teraz. Elegościk, zbadaj. Zbadaj ich. Wódz, 6000. Ci z Uruk-hai, którzy używają mocy cienia, towarzyszą armii, aby zapewnić jej przewagę w bitwie. Aha. Oni są odporni na wszystko, na sen, na gówno, na pójście do toalety.
No ha ha. No dobra. Idriel chciałem, Idriel. Tu, Idriel. Nie wiem jak ty wpadłeś na to, że ja chciałem mory. Bo ja nie chciałem. No, nie ma żadnych punktów do... O, fajnie. Nie zdr... No, dajmy na początek zdrowie. Przywróćmy sobie zdrowie na początek. Furia Ereboru. I po nim. Oni to mają... Bo wybuchowi chłopcy. Szkoda, że nie zadają obrażeń swoim kumplom. Ty naprawdę tak... Nie tego miałeś zaatakować, ale dobra, zabrałeś mu już połowę życia. Gimli, Gimli, Gimli. To jak w Yu-Gi-Oh! Czuję się tutaj pewnie i staje się silniejszy. W swoim własnym terenie. Nie, nie. Takich butów nie ma. Klucz miecza, no, gniew. Myślę, że po tym powinien już nie żyć. Ten, on jest tutaj chyba w tej chwili najgroźniejszy. No. I takie buty. No nie. Dość już mam tych dochodzących na nowo. To wojna w końcu, jest tutaj miliard takich, ale ja nie chcę walczyć z całym milionem. Bo nie, mam inne rzeczy do roboty. Uj, trafienia krytyczne, no teraz zaczyna być ładnie. Zaczyna się fajnie atakować. Lembasy, no tutaj dla naszej przyjaciółki. Chociaż to nic nie da, po co ja to daję? Nam nie brakuje żadnych punktów akcji, tylko Idriel brakuje, bo jest ten... chora tak jakby, jest obrażona, obraziła się. Nie, ona ma teraz, nie może używać czarów, bo ma klątwę na sobie. Trzeba by to jakoś zdjąć. No, raz jeden z naszych uniknął i oni nie trafiają, wow. Raz się może zdarzyć, nie, ale to już tylko jeden raz. Przedmiot, przywraca większość, nie cuci, tylko przywraca zdrowie i wszystkie punkty akcji, okej, okay, tu, zdrowie. A to ona miała na myśli życie, a nie zdrowie, wow. To mówcie, że zdrowie to życie, no nie. Dobra. Ja myślałem, że wyzdrowieje, że nie będzie już klątwy miała. Przywrócenie, drużynie, dobrze. Dobra, bez jaj. Spróbujmy tego. Bez magii. To przecież jest najsilniejszy atak w życiu. Jaki w życiu widziałem. Nie, no raz mogę... O, cia. Mają trafiać, to jest jedyny warunek, który ja stawiam. Mają trafiać. Kiedy już wróg i tak często atakuje, to oni mogliby przynajmniej trafiać. Chciał mieć 0% szansę na stracenie. Mój Boże. Ale na szczęście już ani nie dochodzą nowi. To oznacza, że już jesteśmy... Aha, czyli jednak. Dlaczego ja to zrobiłem? No. Co daje taka bomba światła, takie moje pytanie? Szkoda, że oni nie wybuchają, gdyby swoim przyjaciołom zadawali jeszcze obrażenia, to byłoby super. Ale nie, my jesteśmy klony, jesteśmy zajebiści, są nas miliony. Dzia! A patrzcie, dwa takie ataki i będzie już po nim. Tak się kurde spocili, że biała ręka zaczyna się ścierać. No. A dawaj krasnoluda, dwóch krasnoludów nie są walczy. Może będą jakieś bonusy. Moce duchowe, tarcza bólu. Na Gimlim dajmy tarczę bólu. Nic mi nie zrobicie, mam małe gnuki. Szybko na to wpadłem z tą tarczą bólu. No fuj. Więcej was matka nie miała? Się trochę dziwię. Bo myślałem, że to będzie, że nie będzie tak dużo. Ale tu jednak taki wielki, no taka jedna wielka bitwa chyba, ale chyba to będzie jedyna runda, którą gramy z Gimlim. Nie będzie chyba więcej.
No ale może wtedy użyję trybu perfekcji, bo to trochę szybciej nam pójdzie. New! A teraz nagle zadajesz mniejsze obrażenia. No tak, to jest też inny. On nie jest taki słaby. On ma trochę większą tarczę, mimo że ma gołą klatę. Tak, tak. Tak to wygląda. Dwa tysiaki. Dawałbyś takie 10 tysiaków, to było już po nim. Patrzcie. A cios krytyczny by się przydał. Nie możemy używać specjalnych mocy teraz, bo jesteśmy jacyś zakażeni z klątwą, czy coś takiego. Nie mogłem się doczekać. To jest najlepszy pomysł od twórców. Coś takiego dodać. No mogliby przestać, ja już mam... na pieńku ich. Trzy tysiaczki, no ładnie. I kurde, pięcioraczki. O! Jakość komentarza mi tutaj zawsze w takich momentach jak ten się podwaja. 33 tysiaki, to był dopiero atak krytyczny. Lancer, nie, tylko nie Lancer, proszę, nie. Oni mają, oni, ja już mam dość. Bo. Jeszcze nie wiem co powiedzieć, bo takie to jest męczące. Ale to jest bitwa. Ośród ziemi. Trzeba tutaj się trochę podstarać. Już się nie mogę doczekać bitwy w Minas Tirith. Tam będzie dopiero. Skoro już tutaj jest takie bagno, to jak będzie tam? Ale to fajne jest nawet takie walki. Tylko, że jest, ja muszę tutaj komentować. To jest trochę takie... Może być dla was nudne, tego się obawiam. I że oni czasem nie trafiają. A tak to mógłbym sobie tutaj siedzieć przez milion lat i w ogóle... Strategię sobie obmyślać, to mi sprawia przyjemność. Strach goblinów na takiego wielkiego uruka. No nieźle. Ale wykończyłeś go tym atakiem, to możesz być siebie dumny. A może teraz żaden nie przyjdzie? 2900... No ja... Jestem Godric Gryffindor! No i proszę. W końcu. Nie, jeszcze jeden. No ładnie, ale pierścień się naładował. Co prawda długo nad potrzebował, ale i tak się naładował. Może teraz. O nie, jeszcze dobra, nie skończyliśmy, nie ma się co cieszyć. Gorzej jak czarna brama przy władcy pierścieni i powrót króla. Ale no dobra. Jak to przeżyjemy i skończymy Helmowy Jar, to ja w ogóle będę szczęśliwy, będę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jeszcze przed Son Goku. Aha. A gniew Ektolionu to powinien teraz zakończyć. Jeszcze krytyczki, jeszcze parę krytyków i... No jednak zawsze teraz Berytora trochę przeceniłem. Ale... Nie! Mogłem zadać silniejszy atak, nie! No jasne. W końcu. O jasne, to jeszcze jeden, no. Więc naprawdę oni są tacy... Mi się wydaje, że oni tutaj stoją w takiej kolejce, że oni stoją tam za bramą, kryją się i tutaj szef mówi tak, jeden, dwa, w grupkę, tak, dajcie, jeden pa tutaj po kolei, tak gęsiego idą po sobie. Jak na lekcji WF-u. Tak, dobra, ty jesteś ten przebieg, biegnij, tak co 5 minut, w takim rytmie, kurde. Co to w ogóle jest? Dostajemy tyle rzeczy, których nie możemy nawet wyposażyć. O, patrzcie, no teraz mogę zapisać, no to jest super, oj. No nieźle, w końcu. Będę mógł zakończyć tutaj odcinek. I myślę, że Helmowy Jar zajmie nam 2 odcinki. Bo to, ten odcinek chyba też już ma jakieś ponad 20 minut, będzie trochę dłuższy. To myślę, że tak, teraz robimy sobie to w ten sposób, że... Ten odcinek... Tutaj zakończę i w następnym odcinku następny odcinek będzie trochę dłuższy, może taki nawet godziny czy coś takiego. Ale zakończymy w tym Helmowy Jar, czyli mieć Helmowy Jar tak w 2 odcinkach. Następny odcinek będzie tak jakby specjalnym odcinkiem końcowym bitwy. Do następnego odcinka, na razie ludzie, jeżeli wam się podobało, to zajrzyjcie do przeszłych, aktualnych albo przyszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Hejo, na razie, cześć!